Dzwonię po Piotra. A to może od, tu o to przez to wypięło, bo tu dostał ten i akurat tu jest ta śruba. Ale mimo wszystko jest piękna. Jak majster? No jedno, nie? Jedno. Ja mówię, ciekawe czy on... A to tu... skąd tą spinkę teraz załatwisz? Bo ja chcę dzisiaj jeździć i co? Załatwisz? Skończy się to optymistycznie czy nie? No musi, nie? Jutro co jest, jutro co jest. No. Siema, byku. Ciao, nonno. Słuchaj, zaraz Lamaneta przyjedzie z Bydgoszczy. Ogarniać ten łańcuch. Tam gleba, tu klopsi łańcuch. Rozkmina. No, żebyś wiedział. Rozpierducha po prostu. Kozackie będą? Bardzo. Dobra. To ty zostaje od nas. Siema, mordo. Siema, byko. Siemanko. Siema, Bydgoszcz. Coś tu mam. Co miałem, to zabrałem. Powinno być tam jedno, nie? No, oryginalny, nie? Sportowy zapłon, nie? Sportowy, no, tak. No. A już taki kupiliście, czy jak? No, dołożyliśmy, no. No. Michał dołożył. Ty, Michał, ratujesz nasz projekt. No i bardzo dobrze, nie? No, nie? Kurwa. Z Bydgoszczy przyjechać? Nie, trzeba sobie pomagać, nie? Derwis. Jak, Michał? Więcej jechania niż roboty. No już co? Już łańcuch założony. Dobra. O kurde. Ta grabeczka jest założona, fakt faktem, lekko używana, ale jeszcze w dobrym stanie. Dziś już jest założona. No, patrz. Super. Czyli ja takie graty, jak takie agrafki, jak łańcuch wymieniam, zawsze grafkę zostawię, bo to wiesz. Niech se leży, nie jeść, nie woła, nie? Zawsze zostawiam, nie? Bo taki, no taki Jarek czasem zadzwoni, że potrzebuje, to zawsze no, mam, nie? Jarek zadzwoni, to potrzebuje. Michał, to jest bomba. No co, odpalamy, zobaczysz? Ja zobaczę, to tak. Z ręki może odpalać, się. Nawet się nie przejechałem, nie? A chcesz się przejechać tym? Nie. Nie? Ja jeździłem. A ja mogę się przejechać? Jeźdź, nie? Kawałek chociaż. W końcu jeszcze chwilę twoje. No, jeszcze chwilę moje. Ja. Widziałeś? To ładnie, nie? Perfekto, nie? To nara. Zaraz no. Jestem. Szymono. Lamaneta. Full gaz! Full gaz. Chyba umie jeździć dwusuwem. Widzę, słabo idzie, zwłaszcza z 50-tkami. Ale fajnie to chodzi. Też za to pada. O, i paliwa nie mam, ale jaja. Wiedziałem. Wiedziałem. Zemsta Michała chyba. Pusty bak. No fajnie. Ale numer. Ale żem pojechał? A same przygody. Mam nadzieję, że to tylko u nas będą te przygody. Przygody Derby Sendy, część druga. Bleku pojechał,
i zabrakło mu paliwa. A nie ma paliwa. Michał padnie chyba. A dobra, to przynajmniej wam poopowiadam o niej. Nie będzie nudy. Stacja jest, ale nie mam oleju. Ale pojechał. Dobrze, że tam z górki mam. No i znowu na Tomka będzie, bo wyjechał całe paliwo. Leciutki, łatwo się go pcha. Tragedii nie ma. Daleko nie mam, jakiś kilometr. To nie przyznam mu się wcale, że paliwa mi zabrakło. Ale pojechałem. Dobre. Tak, no to przygody chodzą. Widzicie, przypadki, przygody chodzą po ludziach. No widzicie, miał być blok z jazdy, a jest blok z pchania. A każdemu polecam na początek taki motocykl. Chociaż muszę wam powiedzieć, że Beta 50 jest lepsza. Jeździłem i mogę coś na ten temat powiedzieć. Ale Michał będzie miał łuba. No muszę pchać, to jeszcze nie ma z górki. Przynajmniej lepiej poznam tą derbicentę. Ten tam pewno drypta, myśli, nie, gdzie ten pojechał, albo co się stało. A wy też pewno bekę ciśniecie, nie? Tak, no ale to jest enduro, no. Aha, czy bym polecił komuś te plastiki? No, widzę, że takie w miarę są elastyczne, wcześniej ich nie widziałem. Nie powinny pękać. A Michał idzie. Się wnerwił i już mówi, idzie w bleka stronę. Co się stało? Jeszcze śmieje. Siema Michał. Enduro, nie? Enduro. No. Tak myślałem, mam nadzieję, że tylko paliwa, nie? No paliwa nie ma, pusto. Myślałem, że kuźwa, że trzeci raz ją zatarł. Albo że łańcuch ci spadł, ale patrzę, kręci się, moja robota dobra. Nie, cała robota dobra. Nie, już tu z górki jest. Ale zjadę sobie z tej dużej, wiesz? Enduro, enduro. Także dzięki bardzo, wielkie. Michał, wiesz co, opowiem ci. Nie znam drugiej osoby, która by tak postąpiła jak ty teraz. Dobrze, dzisiaj pojeździmy sobie derbicentą. Ostatni dzień, mamy złomka. Trzeba to wykorzystać. Pojeździć, zobaczyć jak to chodzi, czy się wprawimy, czy się nie wprawimy. No ja tam mam ciężko z wprawieniem na 50. Może Tomek sobie lepiej poradzi z tym. Miał już doświadczenie na SX-ie. Wie jak stopi na nim robić. A gdzie ten Tomek? Znowu muszę za nim czekać, no. Jak, dorobiłeś już tego paliwka? Nie. Będziesz dorabiał, tak? Tomek, co majstrujesz? Tylko nie wyglep się, ja ci proszę. Dobra. Chociaż nie obiecuję. Tata, Tomek mi się wywalił. A rączki tutaj. No mówiłem, nie odkręcaj mu na zimnym. No, ale jaki przyczajony, nie? Tak jeździ. Tak jeździ. Tak, jak maneta leci do fula, to tak o. No.
No dobra, to idź. Ja idę. Od czoła. Górka? To taka górka to nie wyzwanie dla niej. Kwestia regulacji, nie? Jak wrażenia? No, trzeba umieć tym jeździć. No, trzeba się przyzwyczaić przede wszystkim, nie? No, akurat ja, nie? Ale good, good. A hamulec tylny, no to mocniej trzeba wdusić po prostu. Można go podnieść trochę do góry. Jezu, to nie jest roder wyczynowy. To co, wjeżdżam na garaż? Tak. Koniec jazdy? Koniec, no bo popsujemy i co? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.